Halo, halo, hej, cześć, dobry wieczór, ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Rodzinka Robinsonów. Wiem, dwie sprawy. Pierwsza, w tym i następnym odcinku kamerki w filmach nie będzie, gdyż iż ponieważ aktualnie jestem tak zapierdolony robotą, że chcę... Czy ja właśnie przeniknąłem przez... Okej, przeniknąłem przez kwiaty, dobra, widać Albert ma super moce i przechodzi przez ściany, spoko. Mam trochę zapierdol w aktualnej chwili, gdzie nagrywam te materiały. Dzisiaj troszeczkę złożyłem sobie plan, przez co jestem trochę opóźniony i muszę jak najszybciej nagrać odcinek, żeby jeszcze dzisiaj wam go na 16:30 wysłać. Problem drugi polega na tym, że miało być Avengers od chwili obecnej, miało się Avengers pojawiać na kanale, ale nie wziąłem pod uwagi jednej bardzo ważnej, istotnej rzeczy, jeśli chodzi o tą grę. Mianowicie, ona jest tylko i wyłącznie na God fucking self Windowsie 10. Tak więc, trochę tego nie przewidziałem, nie brałem takiej sytuacji pod uwagę, no ale cóż, ja Windowsa 10 nie posiadam, także również posiadać na chwilę obecną nie będę, tak więc serii z tego niestety również nie będzie. Także jako, że nie mam innego wyboru, no to lecimy sobie dalej z Rodzinką Robinsonów, trzymamy flow. Znaczy, wytrzymacie flow, ja go nie trzymam, ponieważ od miesiąca nie nagrywałem, więc troszeczkę mi się wszystko rozjechało, nie dokładnie pamiętam co, gdzie, po co, dlaczego, jak. Ale już dosyć tego pierdzielenia o głupotach, zajmijmy się tym, co mamy zrobić i chyba mamy pogadać sobie z tym kolesiem. Dzień dobry. Jesteś największym bohaterem, jakiego spotkałem w tym tygodniu. Tak, dzięki. Cóż, muszę lecieć. Poczekaj, kiedy odgruzowywałeś wejście, usłyszałem, że w starym sierocińcu lawa uwięziła co? Dzieci. A co najgorsze, nie mają lodów. Musisz ich uratować. Użyj chronisfery. Użyj chronisfery. Masz na myśli, że mam zejść na dół drabiną, przez którą przeniknąłem wcześniej? Dokładnie o tym mówisz. Jak ja to wtedy zrobię, nie mam żadnego pojęcia. Ale zauważyłem też, że farba tego kolesia jest całkowicie rozpikselizowany i zero w nim jakichkolwiek detali, kiedy jest rozmowa. No, ale cóż, bywa i tak. W sumie jestem ciekawy, co przystało, jakbym faktycznie przeszedł przez tą kratkę i szedł na dół od samego początku. No nic, nie wiem. Wiem tylko tyle, że czas lecieć i trochę mi to nie wyszło. Absolutnie, chyba się muszę ustawić w tym miejscu. Dzień dobry. To mnie teraz przepchnie na drugą stronę. Poproszę, dziękuję. Nie mogę się za dużo obijać, znaczy mogę. Ale muszę pamiętać, że ta chronisfera może się w każdej chwili rozpaść. A żeby temu zapobiec, muszę zbierać właśnie te takie leżące na ziemi wypierki. Nie wiem, nie chcę też wpaść do lawy, bo to byłby największy moim zdaniem problem, ponieważ chronisfera przed lawą chyba nie chroni, że tak powiem. Chociaż może, kto wie, nie wiem, ale wolę tego uniknąć. Nie chcę tego sprawdzać, nie za bardzo mnie tej chwili obecnej obchodzi. Trzeba ratować dzieciaki bez lodów. Jak można było skończyć tak, że nie mają lodów? No tak to przecież być nie może! Zaraz się spierdzielę, zaraz się spierdzielę tylko właśnie na ten chodnik, nazwijmy to. A nie spierdzieliłem się stąd i no asfalt. Czy mam lecieć tutaj? Możliwe, że tak. Tam był jakiś inny ewentualnie podmuch, który mógłby mnie zabrać chyba z powrotem, więc teoretycznie mogłem tam zejść i coś ewentualnie zebrać. Ale czy zebranie tam czegokolwiek mnie interesowało? Wydaje mi się, że niekoniecznie. Tak więc po prostu na zdarzenie się to olałem. O, mrówy! Także lecimy, pierdzielamy się w każdą po kolei, niszczymy je wszystkie. Jak widać, chronisfera ma jeszcze większe pierdzielnięcie aniżeli energorękawica, mimo faktu, że jest po prostu taką bańką mydlaną. Potężną bańką mydlaną, umożliwiającą poruszanie się z zawrotnymi prędkościami i praktycznie wpadanie na wszystko i nic tam się nie dzieje. A więc ma to trochę sensu, nie zaprzeczę. Tak jak mówiłem, spieszę się aktualnie ze wszystkim. Bo muszę tak, muszę porobić kilka swoich rzeczy prywatnych, które mi zajmują tak powiedzmy ze 2 godziny codziennie. Muszę nagrać dwa odcinki na... dzisiejszego dnia muszę nagrać dwa odcinki. Jeden z tych odcinków muszę jeszcze dzisiaj zmontować, żebyście wy o 16:30 ten odcinek otrzymali. Później dochodzi jeszcze fakt, że muszę jechać na zakupy i kupić sobie koszulę na wesele, które będzie w przyszłym tygodniu. I jeszcze muszę się zająć rzeczami do szkoły. Właściwie na studia i... Tak, ja aktualnie mam studia, bo wyobraźcie sobie, że z powodu korony moja uczelnia wpadła na genialny pomysł, że ej, a może jakbyśmy wzięli i... Gdzie ja właśnie mam teraz lecieć? Już to się zapytam, bo nie mam zielonego pojęcia. Czy wiesz, że ja muszę wejść na tą zębatkę, tylko którędy właśnie mam nią wejść? Czy to nie powinno być jakiejś dziury, która by mi to umożliwiła?
Aha, dobra, to ma sens. Okej, dobra, nieważne, nieważne, nie było tematu. Moja uczniowie sobie wymyśliła genialny plan, że skoro mamy koronawirusa, to po prostu zrobimy to na takiej zasadzie, że zrobimy wcześniej wakacje. Wakacje miałem chyba bodajże od marca. I od sierpnia wróciłem na zajęcia, zamiast mieć w sierpniu i wrześniu wakacje. To ja miałem je trochę wcześniej, teraz muszę zapieprzać, ponieważ mieliśmy wcześniej te dwa miesiące wakacji. To zamiast nam wykładowcy i to wszystko, oni wszyscy zamiast nam przygotować materiały, które mogliby sobie ewentualnie porobić, tak? W wolnej chwili, powiedzmy, w czasie tych wakacji, no to oni wszystko zostawili nam na ostatnią chwilę i teraz przez te dwa tygodnie mam taki zapierdol, żeby porobić te wszystkie rzeczy na zajęcia i na zaliczenie, że to się w głowie nie mieści. Tak więc zapierdol, zapierdol i jeszcze raz zapierdol. Dlatego też, no kurde, no nie spadaj stąd, Albercie! Okej, dobra, tyle mi wystarczy, niech będzie. I przecież cały ten chronologiczny, czemu chciałem powiedzieć chronologiczny, nie wiem. Że ten cały cholerny zapierdol dookoła, nie mam za bardzo czasu, żeby przysiąść, ogarnąć się, rozbudzić, bo dopiero wstałem, get fucking self. Przygotować sobie również przy okazji rzeczy do kamerki, nagranie tego wszystkiego i później bawienie się jeszcze z tym całym montażem, z ustawieniem kamerki, synchronizacją, etc., etc. Więc stwierdziłem, że po prostu pierdachnę dwa odcinki bez kamerki, raz, dwa, trzy, pięćdziesiąt to zmontuję. Będę miał to wszystko za sobą, wy dostaniecie materiał, a kamerka jakoś aż tak wielce potrzebna nie zawsze jest. Tyle dobrego, że to nie jest chwila na zasadzie takiej, że no, miałem nagrane materiały, ale się wszystko zresetowało, wszystko pierdolnęło i teraz nie mam kamerki i muszę grać wszystko raz jeszcze. Dzięki Bogu to nie o to chodziło. Także spoko. Czy mogę do sierocińca wejść? Nie, blokuje mnie niewidzialna ściana albo potężny krawężnik. Nie wiem. Cześć, szczyle. Okej, dobra, gadać nie chcecie. Nie ma sprawy, także ja wchodzę pod ziemię. Jakiś z was też przekopię przez to, nie wiem jak, nie wiem czemu, ale tak będzie. Zrzućmy kamulca na mrówę, hadysz! Widać, mrówki są potężne, ale niestety nie są na tyle potężne, żeby walczyć ze siłą kamienia. Normalnie jak Pokémony, że wiecie, że jest Pokémon, który jest silniejszy w danej chwili, ale jak stoczy pojedynek z jakimś konkretnym rodzajem przeciwnika, to już nie jest taki chojrek, ani taki potężny. Dobra, tu się mogę wkopać. Czy byłby to sens? Mógłbym to zrobić na takiej zasadzie, iż... Poczekaj, że ta mrówka tutaj przyjdzie. Zrobić tak, zrobić tak. Okej, trochę sfakapowałem. A nie, dobra, nie sfakapowałem. Okej, dobra, dobra. To nie jest tak źle. Zrzućmy mu ten kamulec może na głowę, teraz mu się może uda. Nie, nie udało się, ale go zablokowałem, także może jeszcze spróbuję z tym kamulcem. I tym razem siadło jak talala, dobra. Z tym się mierzyć bezpośrednio nie chcę, także ja go po prostu zasłonię tutaj tym kamieniem. Dzień dobry. Jakby tu teraz przejść przez nich, to jest już... Trudniejsza sytuacja, zróbmy, może nie, może nie. Muszę to wytajmingować tak w miarę, powiedzmy, sensownie. Dobra, pozbądźmy go podłoża. Pozbawmy go podłoża, o! To będzie lepsze określenie. I dzięki temu mogę teraz sobie wejść tutaj i trochę bardziej się wydaje mi się z tym wszystkim rozeznać. Także okej, okay, okej, okay. Nie chcę przejść ta mrówka tutaj, zablokujmy ją w tym miejscu, na dół, dziękuję. A! Nope! Okej, okay, dobra. Nie jest źle, już jakoś to wygląda, powiedzmy w miarę... Nope! Nie wygląda ani trochę, do góry, do góry, do góry, dzień dobry, do widzenia. Tu są mrówy mrówawskie, mnie to nie interere, ty blokować nie będę, z tym kamulcem się wycofam w tą stronę, czy ja się bym przycisnął? Wydaje mi się, że dam radę. Dobra, okej. To jest tego, że tutaj trzeba też kombinować strasznie, ponieważ tak jak powiedziałem, jeśli źle ustawimy te kamienie, to zablokujemy sobie całą trasę i to nie jest tak, że po prostu będziemy mogli sobie te kamienie wycofać w jedną, w drugą, nie, jeśli będziemy w złym miejscu, ze złym kamieniem, no to będziemy musieli się gdzieś zabić najlepiej i zacząć całe to kombinowanie od początku, a mnie się to aż tak bardzo nie widzi. Także trzeba troszeczkę rozkminiać w tym miejscu.
I okej, tutaj chyba powinien być w miarę, powiedzmy, sensownie bezpieczny. Tutaj się niczym nie powinienem tak naprawdę zablokować. Zwiedzam się powoli do lawy z tego co widzę, bo się robi tak czerwono, także lepiej by było do tej lawy nie wpaść. I dobra, dziura. Udało ci się. Zabierajmy się stąd. Myślałam, że już po nas. Jak dzieciarnia przeszła przez to wszystko? Nie mam zielonego pojęcia. I mnie to jakoś wielce nie obchodzi, ponieważ mamy odblokowaną trasę, którą udać się musimy. Zwalmy sobie to, weźmy sobie plan, po co mi ten plan, nie mam pojęcia. Mogę tutaj wyjść, ale czy ja tutaj zaglądałem kiedykolwiek? Aha, dobra, to są drzwi, więc nie zaglądałem i nie było takiej opcji. No dobra. I mamy Rui. Halo, dzień dobry. Cześć, pajacu. Nazywam się Melvin, masz chwilę? Jasne. Dlaczego nosisz strój mrówki? Takie wymagania pracy. Potrzebuję pomocy. Z przyjemnością, ale nie zauważyłem żadnego pikniku. Bardzo zabawne. Po raz pierwszy to słyszę. Możesz na chwilę przestać się śmiać? To wytłumaczę, o co chodzi. Przepraszam. Czego ci trzeba? No cóż, przypadkiem znalazłem się po tej stronie zamkniętych drzwi do roju. Zdarza się każdemu. Mógłbyś znaleźć drogę na drugą stronę pola energetycznego i wyłączyć je? Spoko, załatwię sprawę. Jasne, nie ma sprawy, stary, użyję rękawic spustoszenia. W ogóle, Cendy powiedział, że mogłoby to się nazywać rękawicą nieskończoności, wiecie co? Mogłoby to się tak nazywać. Nie pogardziłbym. Dobra, jak ja wchodziłem pod ziemię przy pomocy tych rękawic? Nie mam pojęcia, nie pamiętam, ale może sobie zaraz przypomnę? Okej, tak to robiłem, dobra, spoko. Podładujmy się. Szybkie przesunięcie się na drugą stronę. Walnijmy tak mrówę. Dobra, nie walnę jej. Zrzuciła mi ten kabulec, cokolwiek to było, prosto na łeb. I mnie to w ogóle nie zraniło w żaden sposób. No dobra, wygląda to, że ja jestem cholernie niezniszczalny. A przynajmniej w wypadku, kiedy spadają na mnie jakieś niesamowicie ciężkie rzeczy. Bo obstawiam, że to musi być ciężkie, że to nie jest jakieś, nie wiem, że to nie waży jakieś 5 kilo, tylko tak może z 50, 60. Jak coś takiego by ci spadło na łeb, to byś się złożył w pół i jeszcze w 3/4. Ale przez bardzo przeniknęło, no dobra, no. Okej, odkryliśmy w nim super mocy przenikania przez obiekty, więc nie ma tu żadnego problemu. Można. Teraz pytanie, jak ja dokładnie wyłączę te pole siłowe? Chyba tędy. Jak ja nie założyłem wcześniej tych drzwi? Nie wiem. Okej, dobra, jednak nie tędy. Halo, pole siłowe. Rozumiem, że innej opcji nie ma, jak wkopać się pod ziemię i znowu sobie chodzić w tej głupiej minigierce. Znaczy, dobra, nie jest głupia, jest całkiem fajna. Ale jak dużo razy się ją wykonuje, to się może, że tak powiem, znudzić. A tutaj nas całkiem sporo czeka tej minigry. Dobra, szybkie przekopanie się. Fak. Idę tutaj, dzień dobry, okej. Chyba idę tędy, nie wiem. Spróbujmy pójść górą. Może górą będzie łatwiej. Tak, górą mogę przejść i nie będą się martwić o spadające mi na głowę kamienie. Mam wrażenie, że na te kamienie moja moc przenikania nic nie da, a szkoda. Ale... Dobra. Lecimy, nie śpimy, wypierdzielam stąd ino as fuck. Okej, plan był dobry. Wykonanie również, że tak powiem, całkiem zacne. Tylko teraz pytanie, które ja faktycznie muszę sobie zniszczyć, aby móc przez to jakoś sensownie przejść. W ogóle też jest taka jedna malutka rzecz bez sensu, mianowicie, że jak... rozumiem, że te kamienie mogą spadać w chwili, kiedy powiedzmy, no... są zakopane ziemią, że potrzebują chwili, żeby się dosypać i tak dalej. Ale czemu kamienie, które spadły, potrzebują tyle czasu, żeby spadać? Nie mam pojęcia, ale okej, dobra. Czy ja mogę to jakoś dupnąć, kopnąć, walnąć? Chyba nie. I żeby to zrobić, będę potrzebował kamienia z lewej strony. Tylko jeszcze nie wiem, jak ja mógłbym do niego dotrzeć.
Także tutaj może sobie szybko smyknę. Tutaj, tutaj, halo, dzień dobry, jest tu coś interesującego. Tutaj nic, tędy nie przejdę. Tu również nic nie zdziałam. Ale czy ja nie mogę na przykład tego troszeczkę sobie... Aha, okej, dobra, to ma sens. Okej. Nope, nope, nope! Aj! Zamotałem się po drodze i mi coś nie wyszło. Okej, dobra, nie pamiętam co tutaj muszę zrobić, żeby pozbyć się... żeby wywołać wybuch. O to mi chodzi. I tego za cholerę nie pamiętam, ale to tylko jedno. Lecimy, nie śpimy, taktyczny, mrówkowy wpierdziel. Perfekcyjnie, dobra. Tutaj nadrobione, wszystko ładnie, pięknie. Dobra, otwórzmy sobie tą dziurę. Łeb. Mhm. I co dalej? Co dalej? A spróbujmy to... Dobra, ciotto mate. Ja tutaj muszę sobie troszeczkę pomanewrować, pokręcić, pokombinować, bo tak, chcę przesunąć ten kamień, żeby nie spadł na łeb. Może go trochę popchnę jeszcze do przodu, bo co mi szkodzi? Ten kamień przesunę tutaj, skopię się tutaj troszeczkę niżej. I niech sobie ta mrówa tutaj przyjdzie. Mrówa była, mrówy nie ma, okej. Okej. Spróbujmy sobie postawić teraz kamień tam na dole. Ta mrówka może mi przeszkadzać. Ta mrówka może mi przeszkadzać i chciałbym się jej również, wydaje mi się, pozbyć. To byłby całkiem niezły pomysł. No trochę sfakapowałem teraz, ale okej, dobra. Zrobimy to trochę na czuja. Mrówka jedzie tutaj. Leci kamień, dam radę, nie dam rady, spóźniłem się. Ale to chyba jeszcze nie koniec świata. Zawsze mogę jakoś zblokować inaczej. Wypad. Dobra, niech sobie ona pójdzie, niech ona sobie gdzieś połazi. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, nie wiem gdzie. Ale niech się pokręci i w sumie mógłbym ją wykonać. Dobra, nie dam rady tego zrobić. Okej, dobra, ona się tutaj wróci, będzie mi teraz przeszkadzać, przejdzie tutaj. A nie, może się odwróci i wróci w swoją stronę. Okej, dobra, skoro tak, to niech będzie tak. Czy ja dobrze pamiętam, że te rzeczy muszą się ze sobą styknąć, żeby eksplodować? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Chyba nie. Mogę usłyszeć tych rękawic spustoszenia, jakkolwiek... Nope. Możliwe, że sfakapowałem. Ile tak na całego sfakapowałem, dobra. Samobój, jeszcze raz. Nie pamiętam jak się wywołuje ten wybuch. Chyba muszę zrzucić na to kamień jakoś, tylko pytanie brzmi teraz, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Jest dla mnie stanowczo za wcześnie na kombinowanie takich rzeczy. Jezus Maria, pomocy! Dobra, mrówka, out. Jedna, druga, trzecia... I nie żyją. Okej, spoko, fajnie. Wszystko ładnie, pięknie. Przejdźmy sobie tą stroną. Czemu akurat ta strona byłaby lepsza? Jeszcze nie wiem. Ale może za chwilę się dowiem. Zróbmy to w ten sposób może, zróbmy to tak. Zróbmy to powiedzmy w sposób... Następujący, może tak. Tu się przekopię.
tutaj to zrzucę. Trzeba by się tej mrówki pozbyć tutaj obok. Dobra, sfakapowałem znowu. Chyba że... zrzuciłbym to na mrówkę. Pytanie, czy jestem w stanie to tak wytimingować. Powinienem być w stanie, wydaje mi się. Nie będę w stanie. Nie ma wała we wsi. Okej, dobra, nie w ten sposób. Nie chcę mi się teraz o tym myśleć, czemu to musi być obowiązkowe, nienawidzę tej gry momentami za to. Co, to są tak upierdliwe rzeczy, które powinny być powiedzmy dobrowolne, że można by to jakoś przeskipować, ale nie, trzeba robić, kombinować. Ja pamiętam, najgorsze jest to, że nie pamiętam jak działają te ładunki wybuchowe. Pamiętam, że to ma dupnąć, ale za kin lodowy nie pamiętam na jakiej zasadzie. To jest największy problem, że ja tego nie pamiętam. Dobra, kamulec out, niech spada. Ten kamulec się chyba stoczy, jak to skopię. Więc może lepiej nie. Zróbmy sobie przejście na takiej zasadzie tutaj. Teraz tutaj, teraz tutaj. Okej, spokojnie Edwin, nie denerwuj się. To jeszcze nie jest nic takiego. Jeszcze nie ma sensu chodzić w tryb triggeru, damy radę. Może mój problem polega na tym, że ja używam za mało kamieni. Żebym używał więcej kamieni, trochę z nimi pokombinował i sobie porobił przy pomocy ich trasę, byłoby mi znacznie wygodniej. Bo ja muszę chyba zrzucić ten kamulec na ten ładunek wybuchowy, żeby on zareagował. Czy tak faktycznie jest? Nie pamiętam, jak powiedziałem, za Chiny Ludowe. Także spróbujmy jeszcze raz. Teraz po prostu przejdę do przodu. Od razu. Okej, zróbmy to w ten sposób. Skoczmy sobie teraz po jakiś kamień, zniszczmy sobie to przy okazji. Zrzucimy sobie kamulec stąd. Cyk, elo, dzień dobry. Kamulec spada. Ja robię w ten sposób, przepycham ten kamień tutaj. Okej, to jednak nie o to chodziło. To jednak nie chodziło o to. W takim razie o co? Dobra, wiecie co, może to jest, wrócę za chwilę, jak już to ogarnę, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł i chyba tak zrobię. Okej, okay, dobra. Jestem pajacem, jestem debilem, jestem idiotą, ale to już myślę, że wszyscy wiecie. Także pomijmy tą sprawę, okej? Okay? Okej, okay, dobra. Mianowicie, sprawa istnieje taka, że żeby zdetonować te wypierdki, nie trzeba nic na nie zrzucać. I o tym całkowicie zapomniałem. Wydawało mi się, coś mi się zakodowało w głowie, że żeby... no, pozbyć się tych, żeby wysadzić to wszystko. Potrzebuję coś na to zrzucić, żeby po prostu wywołać reakcję łańcuchową. No więc nie potrzebuję na to nic zrzucać. Jedyne co ja potrzebuję to... jedyne co ja potrzebuję to znaleźć przełącznik, który jest tutaj. Ja o tym fakcie całkowicie zapomniałem, że coś takiego właśnie muszę zorganizować. Przy okazji nie wpadłem na żadną mrówkę, to by było najbardziej wygodne, najlepsze w moim wypadku.
ale no całkowicie o tym fakcie zapomniałem, że tu jest detonator. Nie wiem czemu, ale coś po prostu mi się zakodowało w głowie, że ej, żeby to rozwalić, musisz na zwyczajnie świeteczne to zrzucić. Wtedy to wywołasz reakcję łańcuchową, to wybuchnie, tu pierdolnie, tam pierdolnie i znów jest spokojnie, a ty sobie możesz przejść dalej. Jak widać, najzwyczajniej w świecie nie. Dobra, czy ja mogę stąd wyjść? Mogę wrócić, dziękuję. I to chyba nie otworzyło przejścia, tak myślałem, może gdzieś tutaj powinienem był to rozwalać, może to by miało więcej sensu, może się tutaj jest przełącznik. O, na przykład te drzwi mogę rozwalić? Nie, tych drzwi również rozwalić w żaden sposób nie mogę. Znaczy, tam nie muszę jakoś wejść? Chyba tak. I chyba już nawet wiem jak, chociaż... Tak? Nie, chyba, nie wiem, może, jednak nie wiem. A to rozwalę, to rozwalę, to mi nic nie da, tutaj nie przejdę. Okej, okay, dobra, w ogóle zmarnowałem ponad 5 minut, żeby na najwyższym świecie przejść przez ten cholerny labirynt, który nie był mi tak naprawdę do szczęścia nijak potrzebny. Także, dobra, co ja mam zrobić tutaj? Strzelić w to, strzelić w tamto? Nie, jak stąd wrócę? Aha, dobra, czy ja po prostu mogę tędy się prześliznąć. Okej, okay, dobra, tak też można było, nie zaprzeczę. Aktualnie nie mam pojęcia, jak wyłączyć te pole siłowe. Może po prostu powinienem pójść przed siebie, może nie tutaj wyłączę to pole siłowe? Ale te drzwi chyba też mi się nie otworzą. Jak tutaj podejdę, dokładnie. Więc co ja tu właściwie takiego muszę odwalić, żeby przejść przez to? Nie, czy te drzwi nie powinny się otworzyć najwidoczniej w świecie? Nie. Może tutaj powinienem jakoś wejść? Może to o to chodzi? Ale nie, chyba też nie. Okej, okay, dobra. Jak widać, nie mogę skakać, nie mogę nic zrobić. Nie mogę chyba skakać, ale nie mogę chyba przeskakiwać przez rzeczy, ale nie mogę skakać jako tak. Ale byłoby to w jakiś sposób wygodne. Także, a gdyby tak... Gdzie ja mam ten, halo, skaner, jak się... Pod tabem, dobra. Nie w ten sposób, okej, okay, zróbmy to tak, to przełączmy tutaj, skanujemy. Okej, okay, oto symbole, które tworzą kod monolitu, okej. Okay. Aha, i teraz otwieracie przejście, dobra. Czyli zmarnowałem dobre 5 minut na przekopywanie przez ten labirynt, który nie był mi w ogóle potrzebny do szczęścia. Okej, okay, spoko, dobra. Coś takiego. Czy zapamiętam? Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest jakiś taki zasięg, który pozwoli mi to i tak sobie zerknąć na to. Okej, okay, dobra. Widzę. W tą stronę, taki wypierdek, dobra, spróbujmy. To będzie ten, czy będzie jakiś inny? Nie, będzie ten i będzie również ten. I dobra, otwiera się pole siłowe. Ja niepotrzebnie się przekopywałem, zmarnowało mi to tylko czas, który jest mi w chwili obecnej bardzo cenny. No ale cóż, bywa. Załatwione i skończone. Świetnie. Teraz będę mógł wrócić do swej niezwykle emocjonującej pracy. Słuchaj, Melvinie, nie wiesz aby, gdzie jest królowa mrówek? Wiem. Jak zwykle siedzi w swojej sali tronowej. Dzięki. Ale nie dostaniesz się tam. Chodzi o to, że nie masz odpowiedniej przepustki. Jasne. Słuchaj, lubię cię młody. Pomogłeś mi, więc teraz ja pomogę tobie. W roju znajdziesz złote robaki. Jeśli zbierzesz je dla mnie, dam ci klucz do sali tronowej. Nie napytasz sobie biedy? Powiedzmy, że zamierzam wkrótce zmienić pracodawcę. Nie dziwię się. To teraz pytanie brzmi. Ile tych złotych robali muszę zdobyć? Pewnie wszystkie, ale jeśli jest, nie mam pojęcia. Ale tym zajmiemy się w odcinku następnym. Wiem, że może być ale trochę krócej z powodu tego fuck-upa, ale trudno, jak powiedziałem, trochę czas mnie goni. Tak więc no. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, mnie tak poinformować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a seria Zero Dziki Robinsonów albo jakieś przyszła inne serie was interesują, albo poprzednie, albo przyszłe, nie wiem, to zostawcie suba na kanale, aby być na bieżąco. A my co? Widzicie już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!